New Balance Rebel w wersji drugiej to moje ulubione buty roku 2022. Teraz na rynku dostępna jest już wersja trzecia i nie byłbym sobą, gdybym tych butów nie przetestował. Moje pierwsze wrażenia możecie zobaczyć na YouTube Shorts, były zdecydowanie pozytywne. Na liczniku kilometrów wybiło już jednak ponad 150, więc myślę, że to dobry czas, żeby się nowym Rebelsom przyjrzeć na spokojnie. Zanim przejdziemy do właściwej recenzji, szybki disclaimer. Buty kupiłem sam, nie dostałem ich od producenta i przedstawione w tym materiale opinie są moje i tylko moje. Nikt nie miał wpływu na wygląd tej recenzji i na moją ocenę. Zacznijmy od technikaliów. Męska wersja butów waży około 190 g, a żeńska około 165 g. Podeszwa środkowa została wykonana z pianki Fuel Cell, pianki, która jest używana w większości nowych, dynamicznych butów od New Balance'a. Jej dużą zaletą jest to, że nie tylko dodaje nam dynamiki, ale jest też mocno responsywna i dość miękka jak na szybką piankę. Podeszwa zewnętrzna pokryta jest w dużej mierze gumą, ale sporo podeszwy jest po prostu odsłoniętą pianką Fuel Cell, co może wpływać na jej żywotność. Bieżnik mamy tutaj typowo asfaltowy, wąskie rowki raczej na szutrze czy piasku. Nie ma tutaj co liczyć na zbytnią przyczepność. Buty mają 6 mm drop. Cholewkę wykonano z lekkiego i przewiewnego materiału. Język jest zintegrowany z cholewką, ale sposób jego mocowania ułatwia dobre dopasowanie stopy do buta. Mamy tutaj również dodatkową parę dziurek na sznurówki, czyli coś, czego brakowało mi w wersji drugiej. Z innych wartych wspomnienia rzeczy mamy tutaj jeszcze parę odblaskowych elementów, które pomagają w zwiększeniu naszej widoczności podczas wieczornego czy nocnego biegania, a także wyjmowaną wkładkę. Ostatnio sporo firm decyduje się na przyklejenie wkładki, dlatego też wspominam, że tutaj tak nie jest. Co mi się w nowych Rebelsach podoba? Tak jak dwójki były moimi ulubionymi butami 2020 roku, tak wersja trzecia kontynuuje ten trend. To są nadal świetne buty do szybszych treningów, ale elegancko dają sobie radę także w spokojniejszych wybieganiach. Odczucie zwracania energii przy szybszych akcentach jest odczuwalne. Oczywiście nie aż tak jak w butach z karbonem, ale wciąż. Jednocześnie but jest dość miękki, co bardzo zwiększa wygodę. I szczerze mówiąc, jeszcze nigdy wcześniej robienie interwałów nie było aż tak komfortowe. Oczywiście na tyle, na ile interwały mogą być komfortowe. Podoba mi się to, że w trójkach pianki Fuel Cell mamy więcej niż w poprzedniej edycji. Dzięki temu uczucie komfortu jest jeszcze większe przy jednoczesnym utrzymaniu zalet związanych z dynamiką. Zresztą sam kształt podeszwy też delikatnie się zmienił i mam wrażenie, że Rebelsy są teraz trochę bardziej stabilnymi butami. Bez przesady, ale troszeczkę bardziej niż dwójki. Na plus zmienił się też moim zdaniem kształt samej cholewki. Teraz jest to dość jednolita konstrukcja. W dwójkach mieliśmy tutaj takie dwa złączone ze sobą materiały i w miejscu tego łączenia często u mnie pojawiały się otarcia. Tutaj tego problemu nie ma. Wydaje się też, że trochę więcej miejsca mamy w śródstopiu na szerokość, co jest dla mnie doskonałą wiadomością, jako że mam dość szeroką stopę. I zresztą z tego powodu dwójki bardzo często mnie obcierały na bokach, tutaj mniej więcej, przy dłuższych wybieganiach. Tutaj ten problem zniknął. I zmieniły się również sznurówki. Te nowe dużo lepiej się wiąże i dużo rzadziej się rozwiązują. Nie są aż takie śliskie, jak były te w dwójkach. Te tutaj zdają egzamin perfekcyjnie. Podoba mi się to, że mogę w tych butach zrobić zarówno szybkie interwały, jak i długie 30-kilometrowe wybieganie i nadal czuć się komfortowo. To duża zaleta tych butów, choć nie zawsze tak było, o czym już za chwilę w sekcji negatywów. A co mi się nie podoba? Zacznę od spraw wizualnych. Wariant kolorystyczny, który kupiłem, mega szybko się brudzi. W zasadzie już po pierwszym treningu pojawiły się plamy, których ni cholery nie mogę domyć, a próbowałem już chyba naprawdę wszystkiego. No ale taki jest urok jasnych butów. No i nie oszukujmy się też, buty do biegania będą prędzej czy później brudne. Te akurat są prędzej niż później, ale jednak. Dobra, pogadajmy o jakichś poważniejszych zastrzeżeniach niż brudzenie się. Na początku tego nie odczuwałem, ale faktycznie z przodu buta, nie w śródstopiu, tylko tutaj już na samym przodzie, jest mniej miejsca, przez co po dłuższych treningach, tak 12 km i więcej, odczuwałem ścisk w tych tutaj dwóch najmniejszych palcach u każdej ze stóp. Takiego problemu nie miałem w wersji drugiej. I jest to na tyle duży problem, że
dla mnie po paru treningach z szybkimi akcentami po prostu sobie te palce potłukłem i przez parę dni nie mogłem nimi za bardzo ruszać. To nie jest problem z butami jako tako, to muszę zaznaczyć, to kwestia ich dopasowania konkretnie do moich stóp, ale warto o tym wiedzieć. I jakkolwiek poważnie by to nie brzmiało, to jednak kwestia, o której przed chwilą wspomniałem, po kilku treningach po prostu zniknęła. To o tyle dziwne, że ostatnimi czasy raczej butów już nie trzeba rozbijać. Jeśli jakiś but do biegania na początku Ci nie pasuje, to szansa, że zacznie, jest dość mała. A tutaj taka niespodzianka. Nagle zaczęło mi się biegać w rebelsach dość komfortowo, mimo wcześniejszych, poważniejszych problemów. I zresztą kolejne kilometry już były samą przyjemnością. Ten początek był taki troszeczkę... Nie zaczęliśmy z dobrej stopy naszej znajomości, może w ten sposób. Rebelsy są butami stojącymi trochę w rozkroku między butami tempowymi a tak zwanymi daily trainerami. Z jednej strony nie są aż tak dynamiczne, żeby z czystym sumieniem nazwać je tempówkami, a z drugiej strony mocno asfaltowy bieżnik sprawia, że nie są to idealne daily trainery, bo po prostu bieganie w nich po szutrze nie jest zbytnio przyjemne. Zdarzało mi się wbiegać na asfalt pokryty piaskiem i ślizgałem się tam, jakbym biegał na lodowisku. Ale jeśli biegacie głównie po mieście, to wtedy problem po prostu znika. Nowa wersja New Balance Rebel jest w moim odczuciu lepsza od wersji poprzedniej, ale też w wielu aspektach jest po prostu różna. Z czysto wizualnego punktu widzenia to są dwa zupełnie różne buty, ale odczucia w biegu są już raczej podobne i szczerze mówiąc nie jestem przekonany, że warte nagłej przesiadki z dwójek na trójki. Owszem, to nadal świetne buty, ale jeśli biegacie w wersji drugiej, to dojedźcie je do końca i dopiero potem przesiądźcie się na nową wersję. Mimo bieżnika, nadal uważam, że to są jedne z najlepszych asfaltowych daily trainerów, jakie można obecnie dostać. Choć ustępują moim zdaniem ASICS-om Nova Blast 3, które są mimo wszystko butem bardziej kompletnym, tak bym to powiedział. A jakie są Wasze ulubione buty do codziennego biegania? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobało Wam się to wideo, rozważcie subskrypcję do mojego kanału po więcej biegowego kontentu. Kliknijcie w dzwoneczek, dajcie lajka, wiecie co tam trzeba zrobić. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Thank you.